czy braki tych ubrań wynikają z braków budżetowych i czy to jest ujęte w tym zakresie, czy to jest po prostu ignorancja weterynarzy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Krzysztof Tomiński, Federacja Gospodarstw Rodzinnych. Panie ministrze, i chyba się wszyscy zgadzamy, inspekcje są nasze, podległe panu ministrowi z punktu widzenia finansowego w stanie rozkładu. Zresztą przedstawiciele wyraźnie to stwierdzili. Jednocześnie nie rozumiemy, my jako obywatele też, ja nie mówię jako rolnicy, jeśli ja jestem bombardowany przez media rządowe każdego dnia, że tak dobra jest sytuacja, takie plus, takie jest rozdawnictwo, to pytanie, dlaczego na inspekcję szczególnie weterynaryjną nie ma na dzisiaj środków, a jesteście państwo jako rząd dzisiaj głównym wektorem roznoszenia ASF-u po Rzeczpospolitej oprócz dzika i niestety niedofinansowanych lekarzy weterynarii. To dzisiaj lekarze weterynarii, gdyby główny inspektor weterynarii, gdyby powiatowe inspektoraty, gdyby wojewódzki inspektorat weterynarii byłby dofinansowany, mielibyśmy bardzo poważne narzędzia zwalczania tej choroby. A póki co mamy Zawisłą, mamy dzisiaj kolejny przypadek województwa warmińsko-mazurskie. Jak państwo dalej zamierzacie tak niszczyć polskie rolnictwo i polską gospodarkę? I jedno zdanie takie, powiedzmy, z naszej strony, po wielu rozmowach z lekarzami weterynarii, pomocy, panie ministrze. Jeśli pan wie, jak zorganizowana jest inspekcja weterynaryjna, mam wątpliwości. Natomiast są tak zwani lekarze urzędowi. Czytajmy zakładowi, którzy w określonych zakładach przerobu mięsa i tym, czym się zajmuje weterynaria, dokonują nadzoru badań. Czy pan minister wie, jakie jest średnie ich uposażenie? No, w granicach 20-15 tysięcy, a są przypadki, były, gdzie w granicach 40 tysięcy. Jak więc ten biedny powiatowy lekarz weterynarii, który dostaje, średnio mają w inspektoratach powiatowych do 3 tysięcy brutto, tak potężne ma zadania nałożone przez państwo polskie, taką odpowiedzialność, jak on dzisiaj ma pracować, jak my mamy znaleźć kolejnych lekarzy weterynarii. Panie ministrze, podpowiedź, a tą podpowiedź państwo ostatnio wskazali przedstawiciele strony amerykańskiej, którzy zakwestionowali, jak gdyby dalszy odbiór od nas bodajże mięsa wieprzowego, wskazując, że jak to możliwe, że jacyś prywatni lekarze dzisiaj dokonują badań w naszych zakładach, im się to w głowie nie mieści. Lekarz weterynarii, który dokonuje tych badań, winien być funkcjonariuszem publicznym. I teraz, gdyby te same zakłady, zbierzcie tylko pulę tych lekarzy urzędowych, tych środków, które oni utrzymują poprzez zakłady, zgromadźcie to państwo w Głównym Inspektoracie Weterynarii,